Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was ciekawostkę, mianowicie jak to się dzieje, że gracze wbijają 200 poziom po drugim albo trzecim dniu serwera, dlatego że za każdym razem jak wychodzi nowy serwer pojawiają się te same pytania, czyli jak to jest, że ja robię tutaj 300 awki, czyli po prostu 3 paski w karczmie tej awanturniczości na dole, no i mam powiedzmy 30 level, a ktoś po właśnie drugim albo trzecim dniu ma już ten poziom 200. Dlatego też dzisiaj przychodzę do was z ciekawostką, nie będzie to poradnik myślę, że nagram niebawem odnośnie właśnie takiego stanu rzeczy, ale do tego zaraz przejdę, a dzisiaj będzie to bardziej ciekawostka, jak po prostu mniej więcej to robią i na czym to polega. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również pisać komentarze, co wy sądzicie o takim stanie rzeczy, że po prostu teraz można na dobrą sprawę każdą klasą postaci wbić w te pierwsze 3 dni 200 poziom. Jest to związane z tym, że po prostu gierka w ostatnich latach zmieniała się w taki sposób, że ten early game został bardzo boostowany. To znaczy kiedyś jak wbiliśmy powiedzmy te 5 lat temu 20 poziom po pierwszym dniu serwera, no to to już był bardzo dobry wynik. Natomiast myślę, że jakoś tak od marca 2019 roku, kiedy wyszedł Berserk, czyli klasa, którą pierwszy raz dało się wbić na przykład 50 poziom trzeciego dnia serwera, no i ogólnie pierwszego również o wiele wyższy, no to od tamtej pory powoli skutecznie wprowadzają takie zmiany, które bardzo boostują ten early game. Co ja o tym sądzę? Jeżeli ktoś zaczyna na nowym serwerze, kto jest powiedzmy dość mocno doświadczonym graczem, no to jest to spoko, bo bardzo szybko może odblokować tam kolejne funkcje gry, bardzo szybko może przejść przez ten early game, no i skupić się na tym mid game'ie powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o nowych graczy, no to może być to troszeczkę no takie powiedzmy zabierające chęci do grania, nie? Takie demotywujące, dlatego że ktoś sobie tutaj wchodzi, ktoś sobie na spokojnie klika, poznaje tą gierkę, natomiast bardzo szybko patrzy na topkę, no i widzi, że on ma, tak jak wspomniałem, 40 poziom, a powiedzmy ktoś już ma tam 230, no i pojawiają się pytania i pojawia się właśnie ta demotywacja, no bo jednak kiedyś tak nie było, jednak kiedyś o wiele wolniej się ten level wbijało, no ale na to przyczyniło się kilka rzeczy, do których zaraz przejdę. Tak jak powiedziałem, jest to ciekawostka, a nie poradnik. Co do poradnika, nie wiem, nie obiecuję, tutaj od razu zaznaczam, natomiast na EU5, gdzie będziemy grać na tryhardzie, będę chciał wam pokazać, jak się wbija ten 200 poziom właśnie w 3 dni pierwsze serwera. Będę chciał to spróbować zrobić, nie wiem czy mi budżet pozwoli akurat w tym momencie, bo jeszcze nie wiem, kiedy EU5 wyjdzie, nie wiem również, czy mi się to uda, bo nigdy tego nie robiłem tak na dobrą sprawę, no ale postaram się, żeby to również było powiedzmy udokumentowane na moim kanale. Będziemy tam grać berserkiem, więc no jest to najprostsza klasa, żeby najtaniej powiedzmy, jeżeli chodzi o ilość grzybów, no i generalnie najprościej wbić właśnie ten 200 w 3 dni, dlatego tam to będzie swego rodzaju poradnik, bo będziecie widzieć, jak to robić, natomiast dzisiaj będzie to właśnie bardziej ciekawostka. Dobrze, przede wszystkim duża ilość grzybów. Mam tutaj wypisane kilka podpunktów, natomiast duża ilość grzybów jest nam potrzebna, żeby to robić. Nie mówię tutaj o 1000 grzybów, o 2000, o 3000, tylko jeżeli chodzi o właśnie takie wbijanie 200 w pierwsze 2-3 dni, no to myślę, że potrzeba lekką ręką 15 tysięcy plus minus, oczywiście jest to zależne bardzo od klasy postaci, dlatego że jak teraz sobie wejdziemy na przykład tutaj do topki na nowym serwerze EU3, no to widzimy, że topkę dominują, można powiedzieć, klasy takie jak Berserk i Łowca Demonów. Mamy tutaj też dwóch zabójców swoją drogą, no ale zobaczcie, oprócz tych dwóch zabójców, jeżeli dobrze widzę, chociaż nie, tu jest jeszcze druid jeden, no ale tak, no na 31 osób, tylko 20, w sensie no, tylko 3 osoby są jakimiś innymi klasami postaci, natomiast 28 jest albo berserkiem, jeżeli dobrze widzę, albo łowcą demonów. Dlaczego? Ano dlatego, że tymi klasami najprościej ten 200 poziom wbić w pierwsze 3 dni. Takim berserkiem myślę, że plus minus może wyjść 15 tysięcy grzybów do wydania na te pierwsze 3 dni, natomiast jak będziemy chcieli się rzucać na głęboką wodę i próbować to robić jakimś wojownikiem, paladynem, czyli klasami, które są dość słabe w lochach, no to wtedy wyjdzie
wyjdzie nas to o wiele drożej, natomiast da się to zrobić. Były takie pogłoski, widziałem, że na przykład wojownikiem nie da się wbić 200 w pierwsze 3 dni, natomiast Melendez na W60 pokazał, że da się, tylko no właśnie to jest bardzo, bardzo drogie. Tak samo jeżeli chodzi o Paladyna, no ale jakiś właśnie łowca demonów, jakiś berserk przede wszystkim, tutaj zabójca też uniki, więc też dość łatwo to idzie. Druid też myślę, że dość fajnie sobie radzi w lochach, no i tak to po prostu wygląda, dlatego ta topka w tym momencie prezentuje się tak, oczywiście później to się wymierza, jak inne klasy dojdą, natomiast no teraz przez te pierwsze 3 dni najlepiej to szło właśnie tymi dwoma przede wszystkim klasami postaci i dlatego tak ta topka wygląda. Natomiast musicie wziąć pod uwagę, że potrzeba jest tutaj bardzo, bardzo dużo grzybów, nie da się tego zrobić tago sposobem ani nic takiego. Grzyby to jest no coś powiedzmy istotnego. Ja w ogóle nagrywałem kiedyś taki film bardzo dawno temu, natomiast wtedy mówiłem i od tamtej pory się bardzo dużo pozmieniało, ale wtedy mówiłem, że można to zrobić tylko berserkiem i faktycznie kiedyś można to było zrobić tylko berserkiem, no a teraz przez to jakie zmiany pojawiają się na przestrzeni tych lat, jak to wszystko idzie do przodu, tu jakieś nowe lochy, tu jakieś powiedzmy reworki klas, tutaj te pakiety twierdzy przede wszystkim, które nam bardzo mocno boostują gemy w pierwsze dni, przez to wszystko wygląda to tak, że teraz przy odpowiedniej ilości grzybów każdą klasą postaci można ten 200 poziom wbić. Dobrze, lecimy dalej. Wiadomo, no tak jak powiedziałem, jedną klasą będzie to tańsze, czyli na przykład berserkiem strzelam, że jakieś 15 tysięcy grzybów da się to zrobić, no ale na przykład może być klasa jak wojownik czy paladyn, która będzie potrzebowała tych grzybów nawet kilkadziesiąt tysięcy. Nie chcę tutaj strzelać ile, bo nigdy nie robiłem tego, nie wiem dokładnie, no ale zdecydowanie więcej. No i tak to po prostu wygląda. Kolejna sprawa to jest gildia. Jeżeli chcemy na coś takiego się porywać, to musimy sobie znaleźć najlepiej już przed startem serwera dobrą gildię. Gildia, która przede wszystkim oprócz tego, że będzie miała samych grzybiarzy, że będzie tutaj miała od startu najlepsze procenty, no to gildię, w której każdy będzie kupował pakiet twierdzy. Dlatego, że pakiet twierdzy jest bardzo kolejnym mocnym boosterem na early game, dlatego, że z pakietu twierdzy od razu z bomby można zrobić 6 rycerzy, 6 razy 5, bo 50 osób w gildii, no to nam daje z bomby 300 rycerzy już pierwszego dnia serwera, dzięki czemu te gemy lecą bardzo mocne. Gemiki wtedy lecą nam, no wiadomo, im mamy wyższy level, tym będą mocniejsze, ale no tak jakoś z bomby mamy te gemy chyba po 110, 120, coś takiego plus minus, więc no są one bardzo, bardzo mocne i również dzięki temu o wiele łatwiej te lożki klikamy, więc gildia jest tutaj bardzo ważna. Polecam oczywiście, jak ktoś planuje na jakiś serwer coś takiego sobie robić, wbijać ten 200 poziom w pierwsze 3 dni, to znaleźć ogarniętą gildię samych grzybiarzy, żeby była pewność, że kupują przede wszystkim ten pakiet twierdzy. No i oczywiście pakiet startowy to jest logiczne, bo tutaj z bomby ulepszenia 5-5, z bomby mamy z gildii po 50% trenera i skarbca, to również jest bardzo, bardzo istotne. Wiadomo, że trener wpływa na ilość expa zdobywanego zawki, no a to też jest, mówię, no ważne, dlatego że więcej expa z misji i tak dalej, ale do misji zaraz przejdziemy, bo to też jest ciekawa sprawa. Dobra, kolejna sprawa to jest klaserek. Klaserek, który taka osoba dobija jak tylko może, wyciska dosłownie maksa. Wiadomo, na początku dołącza do tej gildii, można tam poczekać nawet do jakiejś późniejszej godziny, to w zależności ile mamy czasu, żeby oprócz tego, że te procenty w gildii będą po 50, no to jeszcze będzie można sobie no tam wykręcić, nie wiadomo, co niektórzy grają od razu o 16, co niektórzy troszkę później, no ale żeby po prostu te procenty z gildii były jak najwyższe i potem jak już będą dość wysokie, lecimy do 10 levela, zdobywamy klaser, no i ten klaser dopychamy jak najmocniej. Na tym 10 levelu rekordziści wyciskają, nie wiem, po 30, po 35%, starają się wszystko, co tylko mogą na tym 10 levelu to zdobyć, właśnie po to, żeby tutaj misję, czyli ta awka, bo dużo osób mnie też pyta, co to znaczy awka. Awka to jest po prostu awanturniczość, czyli to, co mamy na dole w karczmie. Ja wam teraz nie pokażę, bo mam wartę. Natomiast mówię, to są po prostu te misje, to jest ten pasek, dzięki któremu możemy robić misje, żeby to nam dawało jak najwięcej expa, więc no ten klaser za każdym razem jak tylko może to dociska, żeby mieć to na jak najwyższym poziomie, bo to jest bardzo istotne w późniejszej, powiedzmy, fazie gry. No i właśnie, co do jeszcze no, tego klasera, co do tych misji i tego wszystkiego, to misje to jest też bardzo, bardzo istotne. Misje, czyli tutaj karczmy,
robi tylko po klucze do lochów. O co chodzi? Chodzi o to, że na początku to nie jest tak, bo właśnie to co powiedziałem wam na początku, to nie jest tak, że ktoś zrobi 3 paski i magicznie wbije 200 poziom, a ktoś zrobi 3 paski, czyli 300 awanturniczości i wbije powiedzmy 30, tylko chodzi po prostu o to, że na początku głównym źródłem expa i głównym takim źródłem tych leveli wszystkich są lochy. Nie AFK, tylko po prostu klikanie lochów. No i zwróćcie uwagę, my tutaj na początku jak wbijemy 10 level, to od razu mamy odblokowany ten loszek pierwszy, nie musimy szukać klucza, natomiast później na 20 levelu musimy szukać klucza właśnie z misji do drugiego lochu, na 30 do trzeciego, potem na 40 do czwartego, na 50 do piątego, no i mamy, zobaczcie, kolejne loszki tutaj do 6 już 20 leveli później, czyli dopiero od 70. Tu akurat nie z misji, ale można też z gabinetu magii od właśnie tego 70. Tu mamy do 7 lochu od 80 również z misji. Tutaj od 95 z misji, no i tutaj od 110 z misji lub zbrojowni. No tutaj mamy wybór, oczywiście wiadomo, jak jest opcja znaleźć go w sklepie, czyli tak jak tu w gabinecie magii czy w zbrojowni, to gracze grzybiący wybierają raczej po prostu te sklepy, żeby nie marnować awki. No i głównie te levele wbijają awkom. Wbijają jak najwięcej tych leveli, robią jak najwięcej lochów, jak wbiją kilka leveli, to lecą przebieranie tutaj, zmieniają sobie wszystkie ekwipunki, potem zmieniają znowu gemy, bo wiadomo, na początku nie ma kowala, więc muszą od nowa te gemy kopać. No i po prostu po wymianie takiego ekwipunku sprawdzają sobie procenty i cisną dalej. Chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej lochów, żeby jak najwięcej leveli wbić tymi lochami i jak najbardziej się zbliżyć do kolejnego pułapu z kluczem, czyli powiedzmy do 20, do 30 i tak dalej, a jak najmniej tych misji robić, dlatego że misja jest nam na tym pierwszym etapie, powiedzmy w te pierwsze 3 dni, potrzebna. W sensie misje nam są potrzebne głównie do tego, żeby właśnie te klucze zdobywać i to jest bardzo istotne. Teraz jest troszeczkę ciężej, dlatego że jak wyszedł nowy backend, to te klucze, kiedyś było tak w ogóle, że pierwsze 2-3 misje po spełnieniu jakiegoś tam wymogu, czyli załóżmy w biciu 80 poziomu, tak jak tutaj, i leciał nam klucz, więc to było dość proste. Teraz czasem trzeba nawet pół jednego paska, czyli 50 awanturniczości poświęcić na ten klucz, więc teraz jest to zdecydowanie cięższe. No ale właśnie, to jest takie clue, tak na dobrą sprawę, tego wbijania 200 poziomu w te pierwsze 3 dni, czyli robienie jak najwięcej lochów, żeby jak najwyższy level wbić tylko lochami, a jak najmniej tej awanturniczości. Awanturniczość staramy się robić tylko i wyłącznie po zdobywanie kolejnych kluczy. I tak to po prostu wygląda. Co muszę jeszcze dodać? Jeżeli chodzi o jakiegoś golda na gemy lub ewentualnie w statystyki, gracze grzybiący również wydają dużo grzybków tutaj, w sensie grzybiący, no tacy, którzy są już tam totalnymi wariatami, wydają bardzo dużo grzybów na smokogryfa. Możecie zauważyć, że jak ktoś wbija 200 poziom w te pierwsze 3 dni, no to ma smokogryfa wynajętego albo na zawsze, albo tam na 1000 dni plus i tak dalej, dlatego że każde przedłużenie gryfa daje nam golda i oni tego golda albo biorą po to, żeby sobie kupić jakieś lepsze itemki, bo nie chcą właśnie robić awki, to jest, czyli tych misji. To jest bardzo istotne, że zamiast marnować tą awkę, żeby tam trochę golda zdobyć i sobie, nie wiem, pokopać gemy, wymienić ekwipunek, czy po prostu tutaj zboostować statystyki, to oni tego gryfa przedłużają, farmią też innych ludzi, którzy dają dużo golda, czyli ich po prostu spamują, atakują, żeby też tego golda od nich ukraść po prostu, mówiąc prawdzie w oczy, no niech będzie. Tak czy inaczej, żeby po prostu zabrać im tego golda, żeby tutaj jakiegoś gema zacząć kopać, żeby jakiś ekwipunek nowy kupić, żeby jakieś tam powiedzmy statystyki, tak jak powiedziałem, spuszować i dobić, no albo wynajmowanie tego gryfa. To jest już opcja dla takich hardkorowych grzybiarzy, jak właśnie jesteśmy jakimś powiedzmy wojownikiem, paladynem, no to ten smokogryf raczej będzie musiał iść w ruch. Wiadomo, na przykład ja teraz na 60 levelu daje mi tylko 300 golda, ale jak mamy już jakiś wyższy, no to tego golda będzie więcej, zawsze to trochę pójdzie w staty. No a początkowe lochy mają to do siebie, że bardzo jest je łatwo zrobić. To znaczy, wystarczy, jak mamy te silne gemy z gildii, to wystarczy co kilka leveli zmienić broń, zmienić jakieś tutaj pojedyncze itemki, które już są stare, jak na nasz level. No i raczej te procenty nam się fajnie zwiększają. To nie jest tak jak w tych lochach late game'owych, że musimy kilka miesięcy wrzucać jakieś tam, powiedzmy, statystyki,
wrzucać jakiegoś golda w staty i dopiero pojawiają nam się szanse na lochy. Tylko te pierwsze początkowe lochy są takie, że jakieś tam przebranie, jakieś tam troszeczkę zbustowanie statystyk, dobicie podstaw głównej statystyki naszego HP i już nam te procenty wzrastają i już można to dalej klikać. Zwłaszcza na takim berserku, który do lochów jest oczywiście wyśmienity. Więc no, to jest, mówię, robisz wszystko, żeby tylko zdobyć golda, żeby tylko zdobyć expa, ale nie ruszać w ogóle misji. Misje zostawiasz tylko po klucze, to jest najważniejsze. Więc no mówię, albo jakiś smokogryw, albo jakieś farmienie ludzi, lochy dociskasz jak tylko możesz, żeby po prostu, no mówię, żeby zdobyć tego expa bez ruszania tych misji, to jest bardzo, ale to bardzo istotne. No i lecisz sobie tak aż do 5 lochu. W ogóle 50 level wbić teraz po 2 dniach serwera, jak grzybisz, to jest bardzo prosta sprawa. Teraz to już nawet pierwszego dnia wbijają 50, 60, tam rekord pierwszego dnia to jest 69 level, także to już jest w ogóle inny level, że tak powiem. No ale level 50 wbić drugiego dnia na grzybkach jest bardzo prosto. No i kolejna ważna informacja: od 50 levela odblokowywany jest event epicki. Zawsze na starcie nowego serwera mamy te same eventy, czyli jest to event epicki właśnie, jest to event twierdzy, jest to event golda i expa, i ten event twierdzy odblokowywuje nam się od 50 poziomu i od tego 50 poziomu możemy tutaj w zbrojowni i gabinecie magii zacząć szukać sobie itemków epickich, które są oczywiście bardzo mocne i są oczywiście bardzo przydatne do takiego opuszowania lochów, no bo wiadomo, jak wymienimy itemki zwykłe na itemki epickie, które nam dają najlepiej po 3 statystyki, no to jest to ogromny boost do postaci i te lochy padają jeszcze łatwiej. Pokonamy kilka lochów, wbijemy kilka leveli, znowu się przebieramy, to też jest, najwięcej chyba idzie oprócz tam na klaser, no to jeszcze na to przebieranie, to też jest bardzo istotne. Po kilku levelach już najlepiej wymienić broń, która nam tam da więcej, no bo wiadomo, im wyższy level, tym mocniejsze itemki, więc po kilku levelach znowu wymieniamy cały ekwipunek i znowu lecimy w lochy i tak ciągle, tak po prostu powtarzamy ten proces: przebieranie, lochy, przebieranie, lochy. Lochy. Jak już nie mamy tu lochów do klikania, no to musimy na przykład, nie wiem, dobić wtedy level awkom, jeżeli by się tak zdarzyło, że powiedzmy będziemy mieli 69,5 i te pierwszych 5 lochów zamkniętych, no to wtedy musimy tą awkom te pół levela dobić, no i wtedy sobie odblokować na przykład toksyczne drzewo, no i lecisz, nie? I tak lecisz, powtarzasz ten proces: przebieranie, lochy i tak to wygląda. Oczywiście ile na to grzybów pójdzie, to jest czyste RNG, jednemu może idealna broń polecieć na weekendzie epickim, czyli po tym 50 levelu po 100 grzybach, a drugi może idealnej broni nie znaleźć po 800 grzybach, to też jest istotne. Natomiast nawet jak wymienimy te zwykłe itemy, które będziemy mieć raczej do 50 levela, na jakieś itemki, na wszystkie staty, na jakieś itemki, wiecie, nieidealne, to i tak to nam powinno dać boosta w tych lochach i tak powinniśmy lecieć dalej. No i tyle jeżeli chodzi o taki ogólny schemat. To jest najważniejsze, czyli mówię, przede wszystkim jak najmniej zużywania misji, a zdobywanie golda i expa poprzez tutaj lochy, poprzez gryfa i tak dalej. No i potem sobie lecimy, zwróćcie uwagę, bo to oczywiście jest początkowy etap, potem mamy tutaj toksyczne drzewo, strumień lawy i tak dalej, i tak dalej. No i aż do piramidy szaleństwa. Zobaczcie, że 9 loszek jeszcze musimy mieć jakiś tam określony poziom i jeszcze, no co prawda tutaj jest klucz w zbrojowni, no ale jeszcze tutaj mamy jakieś wymagania co do tego, więc do pierwszych 9 lochów ta awka jest nam potrzebna po klucze właśnie. Natomiast zwróćcie uwagę, że potem od tutaj lochu 10 jedyny wymóg, żeby dostać się do tego lochu, no to musimy tu na przykład ukończyć pierwszych 9 lochów, czyli cały ten dół, no i potem mamy twierdzę, która nam się odblokowywuje już automatycznie po skończeniu tego lochu. Potem mamy cyrk grozy, który nam się odblokowywuje automatycznie po skończeniu tego lochu i tak dalej, i tak dalej. Więc później nie potrzebujemy już tak na dobrą sprawę w ogóle żadnej awki, już żadnych misji, bo tych kluczy już nie mamy, żadnych misji ani nic takiego, tylko te lochy nam się odblokowują same. I wiadomo, klikamy te lochy, wbijemy kilka leveli, znowu przebieranie, lecimy dalej, zamykamy twierdzę, mamy cyrk, ten cyrk lecimy również, no poprzebieramy się, bo te lochy już w ogóle tutaj, wiadomo, twierdza, jakiś cyrk, jakieś piekło dają masakryczne ilości expa, bardzo duże, więc przebieramy się po kilku levelach, znowu klikamy lochy,
no i lecimy dalej. Zamykamy twierdzę, potem zamykamy cyrk, mamy piekło, no i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze 13 piętro mamy, które też raczej się da ubić jeszcze przez te pierwsze 3 dni, więc po prostu tak tutaj lecimy do góry w tych lochach, co chwilę się przebieramy, co chwilę klikamy dalej i tyle, i tyle, i tak na dobrą sprawę tyle i właśnie z tych lochów głównie tego expa zdobywamy. Najwięcej, no mówię, idzie tutaj na jakieś wymiany ekwipunków później, dużo też może iść na gemy na dobrą sprawę, bo wiadomo, jak wbijemy powiedzmy setny level, to będziemy mieli te gemy o wiele słabsze niż jak potem byśmy je wymienili na jakimś 150, no nie? Więc też o tych gemach trzeba pamiętać, żeby ciągle nie mieć tych samych, bo od 90 poziomu nam się odlokowuje kowal, więc te gemy możemy odzyskiwać, no ale po kilkudziesięciu już nawet levelach warto jest je po raz kolejny wymienić, bo na siłę tych gemów nasz level również ma wpływ, więc to też jest bardzo, bardzo istotne. Co tu mogę jeszcze więcej dodać? Chyba wszystko. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to zapraszam do mojej serii z Barda, dlatego że na Bardzie chyba wbiłem najwyższy poziom po 3 dniach nowego serwera. To był bodajże 132 albo 134. Tam już później nie miałem grzybów, natomiast będziecie mogli mieć taki zalążek tego, jak sobie obejrzycie tam filmik z 1, 2 i 3 dnia, to będziecie mieli taki zalążek, jak to działa i jak to faktycznie wygląda z wbijaniem tych poziomów. Bard był wtedy również bardzo mocny, bo to były początki Barda, też nim bardzo łatwo szło, no i to był chyba mój najwyższy level jak do tej pory po pierwszych 3 dniach, czyli właśnie 130, już nie pamiętam, 2 albo 4, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. No a ja na serwerze EU5 nie obiecuję, ale może spróbuję wbić również ten 200 poziom, żebyście też to mieli na jakiejś playliście. Czy coś mogę wam tutaj jeszcze dodać? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że takie najważniejsze podpunkty wam powiedziałem. Wydaje mi się, że w miarę jako tako to wytłumaczyłem. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. No ale po prostu ten event epicki, potem jeszcze właśnie, jeszcze ważne rzeczy. Jeżeli już nawet przebieranie nam nie da fajnych procentów na kolejne lochy, no to tutaj nam się odblokowywuje tornado, dokładnie, na poziomie 130 i po odblokowaniu wieży, więc tego tornada, z tych itemków, które nam z niego lecą, również dostaniemy dużo golda. Tego golda z tornado możemy sobie oczywiście zainwestować w statystyki i tak jak wam wspomniałem, nawet podbicie tam tych statystyk podstaw na początku w te pierwsze 3 dni o kilkadziesiąt, powiedzmy o kilkanaście i tak dalej, już nam podniesie fajnie procenty na te lochy, bo to tak działa na początku, że nawet mała inwestycja golda w swoją postać już fajnie te procenciki na lochy zboostuje, więc tutaj z tornada tego golda bardzo dużo leci, potem już jesteśmy na około jakimś 200 poziomie w stanie zacząć wieżę, więc to też jest fajne źródło golda, jakiś tam epików, no i tyle. I tak to ogólnie wygląda, potem jakaś strefa mroku, ale tego no troszkę się tam zrobi, no ale główne tutaj źródło expa, żeby wbić ten 200, to jest właśnie ta twierdza, potem ten cyrk, piekło, no i ewentualnie jakiś początek 13 piętra. Im jesteśmy łatwiejszą klasą, jeżeli chodzi o lochy, czyli jakiś berserk, łowca demonów, tym jest to prościej robić, a im jesteśmy klasą postaci, która ma ciężej w lochach, tym potrzebujemy więcej grzyba, potrzebujemy więcej tutaj klikania gryfa, powiedzmy, pod golda, no i po prostu jest to droższe, nie? W dużym skrócie jest to droższe. Dobrze, i tyle. Tyle chyba z mojej strony. Mówię, jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie, chętnie wam odpowiem. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić kciuka w górę, pamiętajcie o tym. No i ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!